Czy pamiętasz ten moment, kiedy w programie był jeszcze Kamil i Kamil się sam odpulił, zostawiając ciebie dla Marcina? Żałujesz, że to zrobił? Nie żałuję tego. Szanuję jego wybór, bo dla mnie to był ciężki dzień, gdzie tak naprawdę na ten moment Marcin był mi takim najlepszym przyjaciółem, które nie chciały go wypuleć, bo tylko z nim zawsze rozmawiała, zawsze gadała, zawsze była z nim razem i nie chciała odpulić, bo nie wiedziała, z kim nawet dalej rozmawiać, bo z kobietami nie miała takiego fajnego flow. A Kamil to był taki początek, gdzie może być tam coś, jakaś relacja byłaby z nim. Nie? I po prostu to było takie zamieszanie, czy najlepszy przyjaciel, którym fajnie się czuję, rozmawiam i tak dalej, czy ten początek związka, który mógłby dalej iść w tym kierunku. W tamtym momencie, gdybyś miała do wyboru Kamil czy Marcin, kogo byś wybrała? Tak naprawdę cały dzień o tym myślała i tak dalej w ten moment. To oczywiście bolało mi to, że jakby Marcin był z Natalią, że u nich tam była jakaś relacja, rozumiem, że przyjacielska i tak dalej. Ale później, jak siedziało już na rajskie rozdanie, to stwierdziło, że Marcin. I chciała wtedy wybrać Marcina, ale Kamil z siebie odpulił i wtedy tak stało. Cześć, tu Kara. Jak wam spodobał ten wywiad, to poproszę o komentarze, zostawcie suba. No i obserwujcie przeambitnych.pl.